Mamy przyjemność obejrzeć piąty noworoczny turniej piłki siatkowej. W tym turnieju wzięło udział 8 drużyn. Drużyny z Łomży, z Białegostoku, Zambrowa, jak i z Ostrołęki. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W każdej grupie zagrało 4 drużyny. Teraz możemy zobaczyć mecze finałowe. Wspomnę, że akurat tak się spotkało, że w finale zagrały również dwie drużyny z Białegostoku. Cieszymy się bardzo, że nie tylko z Łomży biorą udział drużyny, jak i z całego Podlasia. Cieszymy się frekwencją, zadowoleniem wszystkich zawodników. No i cóż, myślę, że w następnym roku również zorganizujemy taki turniej piłki siatkowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży dla każdej drużyny przygotował pamiątkowy puchar. Przechodzimy z Białegostoku, ale Łomża okazała się gościnna. Tak, jesteśmy po raz drugi, ogólnie przyjechaliśmy z Białegostoku jako drużyna z Białegostoku, ale chłopaki są na przykład z Bielska, Hajnówki, z Sokółki, jakby jest zbieranina taka z różnych miast. I jak szło wam w turnieju? Ogólnie wszystko, znaczy większość meczów po 2-0, dwa mecze po 2-1. Ogólnie organizacja jest dobra, tak? Byliśmy rok temu, spodobało nam się po prostu. Jesteśmy w tym roku też, planujemy przyjeżdżać, jeżeli będzie organizowane, to planujemy przyjeżdżać co roku. Od jak dawna trenujecie ze sobą? Ogólnie to już różnie, tak? Ale tak 6 lat mniej więcej. Jest drużyna w Białymstoku, tak, złożona z tym koledzy z innych drużyn dołączyli, tak, no to, ale gramy tak tym składem mniej więcej od 2 lat po turniejach, tak, a w lidze troszkę okrojonym, powiedzmy. A jakie największe wasze sukcesy? No to właśnie parę turniejów tam w Dąbrowie, tutaj w Łomży, tak, jeździmy ogólnie po turniejach, tak, w lidze nie najlepiej nam idzie.